Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj odpowiem na Wasze pytania, czy to biała magia jest silniejsza, czy też czarna magia, a także czy światło jest silniejsze, czy mrok. Właściwie odpowiedź powinniście czuć w głębi Waszego serca. I jestem pewna, że większość z Was wie, że odpowiedź brzmi, że to światło jest silniejsze, ponieważ światło może egzystować samoistnie i ono do tego działania swojego i egzystencji nie potrzebuje cienia. Natomiast cień powstaje tylko, gdy jest światło. Czyli wszystkie istoty demoniczne, wszystkie upadłe anioły, wszystkie istoty cienia i światła potrzebują tego światła, tej energii, aby żyć. Aby istnieć i aby działać. Ten film jest odpowiedzią na pytanie, czy to biała magia jest silniejsza niż czarna. Tak, tak jest. Ale nie wszystko złoto, co się świeci. Bardzo często w tym świecie dookoła Was będziecie czytać, obserwować, że osoby używają pewnych pojęć w sposób sprzeczny z tym, jak naprawdę działają. Czyli będą istoty, czy ludzie, którzy powiedzą wam, że pracują z aniołami, a będą to anioły, tak, ale upadłe, czyli istoty demoniczne. Będą osoby, które powiedzą wam, że są pracownikami światła, ale będą pracownikami mroku. Bo tak to już jest, moi drodzy, że osoby, które zajmują się czarną magią, zazwyczaj mówią wszystko odwrotnie. Czyli tak, jak wypowiadają zaklęcie od tyłu, tak również mówiąc coś, w rzeczywistości należy to rozumieć odwrotnie. W tym miejscu chciałabym również skierować ten film do wszystkich osób, które biorą udział w warsztatach, spotkaniach, kursach, czy jak je tam nazwiemy, czy rytuałach magicznych, spotkaniach kościołów, sekt, lóż, czy również takich prywatnych. I czasami nie zdają sobie sprawy z tego, co naprawdę czynią, albo zdają sobie sprawę z tego, ponieważ wierzą w obiecanki siły, która danym spotkaniom przewodzi i siły, która stoi za tą osobą. Czyli jeżeli ty bierzesz udział w spotkaniach, których celem jest kradzież energii od innych istot, często oddajesz również swoją własną energię na potrzeby danej grupy, bo myślisz, że jeżeli coś ci się wydarzy, to ta grupa cię ochroni, albo słuchasz w różne obiecane rzeczy. Tylko z demonami, moi drodzy, to jest tak, że one wiele obiecują, one potrafią wszystko wam obiecać, ale jeżeli chodzi już o realizację, to wygląda już troszeczkę inaczej. Jeżeli ty bierzesz udział w takich spotkaniach, to musisz wiedzieć o tym, że to ty ponosisz konsekwencje swojego działania. Jeżeli na przykładzie do tej pory brałaś czy brałeś udział w spotkaniach, które miały na celu kradzież mojej energii, wszelkiego rodzaju wykorzystanie tej energii, aby nakarmić daną siłę, aby wykorzystać tę energię do Twoich własnych celów, to wiedz, że ja o tym doskonale wiem, bo takie rzeczy się czuję. A Ty niestety nie wiesz, jaka siła stoi za mną. Ty nie wiesz, co Ty robisz. Ty bardzo często nie wiesz po prostu, nie zdajesz sobie sprawy z konsekwencji. Bo to jest nie tylko to, że to, co wysiejesz, to zbierzesz, ale to jest również to, że kradnąc, ty zabierasz coś. Światło tutaj na ziemi, w tym wszechświecie, ma pewną funkcję. Jeżeli ty to światło zabierasz i utrudniasz realizację tej funkcji, to ty za to zapłacisz. I czasami jest tak, że moi drodzy, jest mi strasznie przykro, gdy widzę, co wy robicie i że wy nie widzicie tego, że to, co wam się w życiu przydarza, że te wszystkie niepowodzenia, czy troszeczkę na początku może malutkie, a potem coraz większe, że one są wynikiem waszego działania,
Wam się wydaje, że jakaś grupa was ochroni, że gdy wy otworzycie krąg i przywołacie jakieś siły, to one was ochronią i możecie bezkarnie kraść światło od innych ludzi, od innych istot, istot światła. A tak nie jest. Dlatego potraktuj ten mój film jako takie malutkie ostrzeżenie, bo jeżeli naprawdę do tej pory nie zdawałaś sobie z tego sprawy, co czynisz, to najwyższy czas, aby to zrozumieć, że to ty płacisz za to, w czym bierzesz udział. To ty ponosisz tego konsekwencje. Jeżeli do tej pory te konsekwencje były takie delikatne, bo światło zawsze daje szansę, to wiedz, że one będą, te impulsy będą coraz silniejsze, tak długo, aż ty to zrozumiesz. Bo ty zawsze masz możliwość, aby przejść na tą właściwą stronę. Ty zawsze możesz jeszcze porzucić tą istotę, której służysz. Nawet jeżeli ona będzie cię straszyć, nawet jeżeli jakaś grupa będzie cię straszyć, to wiedz, że światło cię ochroni, a ta grupa cię nie ochroni. Ty musisz zapłacić za to, co robiłaś do tej pory. Ale możesz przerwać ten błędny krąg. Ty możesz się wycofać. Zawsze. Idź twoją drogą, idź drogą twojego serca. I pamiętaj, że żadna istota demoniczna nie da ci tego, co ci obiecuje. Żadna hierarchia, struktura i tym podobne nie da ci tego, czego szukasz i co może dać ci strona światła. Bardzo dziękuję za twoją uwagę i mam nadzieję, że będzie to takie malutkie ostrzeżenie, że wszystko, co czynisz, wszystko, wszystko, dokładnie wszystko ma prędzej czy później swoje skutki. Nawet jeżeli to by się może inaczej wydaje. Światło jest silniejsze niż mrok. Światło potrafi spalić najgłębszy mrok i go rozświetlić. I ty, kradnąc energię, czy niszcząc istoty światła, czy biorąc w tym udział, prędzej czy później się zoparzysz. Bo światło jest jak ogień. Jeżeli po nie sięgasz bez pytania, nieuważnie, to się oparzysz. Moi drodzy, bardzo dziękuję za waszą uwagę i zapraszam na nasze kolejne spotkania magiczne. I jeszcze raz taka przestroga dla was. Zastanówcie się 10 razy, zanim weźmiecie udział w jakimkolwiek zbiorowym spotkaniu i rytuale. 10 razy. Wasza Maria Bukarty.